W odpowiedzi na moją interpelację dowiedziałem się, że zaangażowanie koncernu w Płocku w finansowanie lokalnej aktywności sportowej w latach 2010-15 wyniosło około 7,5 miliona złotych rocznie. To bardzo ważne wsparcie. Trzeba jednak zadać pytanie. Jaki jest procent wszystkich wydatków na sponsoring firmy? Ile PKN Orlen wydaje łącznie na sporty motorowe? Ile koncern wydaje na inne dyscypliny sportowe? Czy prawdą jest, że dwudniowy maraton w Warszawie kosztuje Orlen kilka milionów złotych? Czy prawdą jest, że koncern przekazuje środki na finansowanie aktorów? Jeśli tak, to których i jakie są to kwoty? I wreszcie najważniejsze pytanie. Czy prawdą jest, że PKN Orlen, nie przekazując od lat nawet złotówki na piłkarską Wisłę Płock, zabrania klubowi i miastu szukania sponsorów z branży pokrewnych działalności koncernu?